Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na kilkudniowego vloga. I tak, Ignaś sobie tutaj cieka, porozwalał, jesteśmy ubrani, ponieważ jedziemy na szybko do sklepu kupić coś Ignasiowi, ponieważ ostatnio nie chcę już jeść mleka, tyle co kiedyś, więc wprowadzamy inne menu do naszego życia. Więc jeżeli już się troszeczkę... No co jest? Ojejku. Więc jeżeli już się troszeczkę w to, wiecie co, wgłębimy, troszeczkę Ignaś już poje takie rzeczy, to nagram Wam taki po prostu filmik. Co Ignaś tam je w ciągu dnia, jak robimy, może jakieś fajne przepisy znajdę, to Wam też dam, więc czekajcie. A ja teraz lecę, Ignasia wkładam, a nie, nie bierzemy wózka, nie bierzemy jednak wózka, więc ubieram mu buciki i lecimy już na podwórko czekać na moją mamę. Dobrze, my już wróciliśmy z Kauflandu, zrobiłam zakupki właśnie dla Ignasia, już ugotowałam mu obiadek i dzisiaj ma makaron ze szpinakiem i z polędwiczką. I teraz wcina, chociaż jest godzina 12, ale to troszeczkę sobie podziumdzia i wiecie co? Podziumdzia. Kurde, nie wiem. Mniejsza z tym. No i wiecie, no i później mu jeszcze raz po prostu odgrzeję tego makaroniku na obiadek. Mam nadzieję, że będzie mu smakował, jak na razie wcina. A ja biorę się za sprzątanie, ścieranie kurzy, odkurzanie i takie tam duperele, ale tego Wam nie będę pokazywać, bo dzień jak co dzień pewnie każda mamuśka, nie tylko mamuśka, wie jak to jest z małymi dziećmi, cały czas trzeba sprzątać. Proszę, proszę, moje dziecko sobie ładnie je obiadek, tak? Jak widzicie, jak możecie zobaczyć, jak wcześniej Wam mówiłam, szpinak z polędwiczką i z makaronem, tak? No i tutaj oczywiście lecą w tle bajki. Ja postawiłam tutaj ten stoliczek cały na panelach, bo jakbym postawiła na dywanie, to mogła być istna masakra. Smacznego, Ignaś! Ja sobie tutaj usiądę na fotelu, bo Ignaś tutaj je, żebym była blisko niego, bo ten stolik jest taki odsuwany, wiecie. I tak, coś miałam Wam powiedzieć. Pamiętacie, jak Wam mówiłam, że kupuję Ignasiowi samochodzik na roczek, ten taki sterowany? Basia też go ma. To raczej nie kupujemy, jednak stwierdziliśmy, że kupimy coś innego, bo i tak się teraz nie opłaca, idzie zima i tak nie będzie w nim jeździł, a po domu, no wiadomo, mamy troszeczkę miejsca, a to i tak jest za małe na takie duże autko. Więc tak, więc stwierdziliśmy, że na razie nie kupujemy, może pomyślimy coś na wiosnę, na lato, ale to jeszcze się okaże, a teraz zostanie jakiś inny prezencik, ale szczerze mówiąc nie mam pojęcia, więc jeżeli wiecie, co mogłabym mu kupić na roczek, bo już jest za półtora tygodnia, no to piszcie mi w komentarzach, może mi uratujecie życie, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Jakiś taki prezent fajny, nie wiem. Nie wiem, koniecznie piszcie w komentarzu, jeżeli macie jakiś pomysł. O, widzicie, już kombinuję, żeby wywalić. Nie, nie wywalamy, ładnie jemy, rączką. Halo. No, już mu się znudziło jedzenie. Zaraz może ja go pokarmię trochę, bo... O. Co to ma być? Mówiłam Wam, że vlog będzie kilkudniowy, ale ale zobaczymy. Może mi się uda z jednego dnia nagrać, no nie wiem. Naś, pokaż jak czyszczysz włoski wszystkim. Pokaż jak czyszczysz włoski tą szczotką. No chodź. Oby tylko nie zaczął wchodzić na kanapę. Zanim ja się ruszę, a siedzę po turecku. Znaczy nie po turecku, tylko tak. Po turecku nie można siedzieć w ciąży. O, tak siedzę. Wow! Pokaż, jak się czeszesz. Czesu. Pokaż. A, przed chwilą chciał mnie uczesać. Siebie czesał. Tangentizerem, tak? Będziesz też używał tangentizer? Okay, i czas na herbatkę i oczywiście dzięki mojej jednej widzce, przepraszam, ale nie pamiętam nazwy, piję herbatę bez, znaczy zawsze przed dodaniem cytryny wyjmuję torebkę, więc dzięki kochana i pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Zabieram Ci zapicie herbatki. Tak, obiad już zrobiłam, tylko zostało mi ugotowanie ryżu, ale to już przed tym jak Dawid przyjdzie z pracy, bo to 10 minutek i gotowe. Mówiłam Wam wcześniej, że właśnie byłam na zakupach.
No i mówię, dobra, wezmę Ignasiowi banany, to zrobię takie placuszki, wiecie, bananowe i w ogóle. No i tak właśnie ważę, tam chyba, nie wiem, z kilogram sobie ich nabrałam. I wkładam do koszyka, no i robię tam dalej zakupy. No i teraz wchodzę do domu, znaczy wchodzę teraz. Teraz sobie tak siedzę i myślę, idę do kuchni, patrzę, mówię, gdzie są te banany. Bo chciałam dać jednego Ignasiowi, mam jeszcze tam chyba dwa z ostatnich zakupów, ale chciałam wypakować, no wiecie. Mówię, kurczę, nie ma ich. Do mamy pisze, czy nie ma czasami w aucie, albo czy ona nie ma ich w torbie, bo razem robiliśmy zakupy. No a wiadomo, jak się wykłada z jednego koszyka, to czasami może się poplątać. No, ale nie ma, on mówi, że nie ma. I teraz właśnie tak sobie przypomniałam, że ja chyba je wkładałam do jakiegoś małego czarnego koszyka i chyba komuś podrzuciłam moje banany, więc super pozytywnie. A on mówi, a będą banany, będę miała na śniadanko, żeby Ignasiowi zrobić. A tu proszę, a taka niespodzianka, komuś innemu do koszyka wsadziłam, ciekawe, czy ktoś kupił i się w ogóle skapnął. No porażka jakaś. I to jest właśnie moje rozkojarzenie w ciąży, moja niezaradność, moje ślamazarstwo. Kolejny dowód właśnie na to, że tak jest. Dzisiaj chciałam trafić butelką do kosza, tak wiecie co? Też z mojej odległości, no niestety, no nie udało się. Tak samo kocyk chciałam narzucić na wózek. No, też mi spadł. Po prostu wszystko... Co misiu? Wszystko na złość. A ja piję sobie herbatę, mi się teraz tak gorąco zrobiło, a za oknem jest takie wiatrzycho, że chyba głowę by mnie urwały, bym wyszła na dwór. Chciałam wam jeszcze pokazać, bo kupiłam sobie dzisiaj z Kolastyny bogactwo olejków. Regeneracja, odżywienie i to można używać do ciała całego, do twarzy, do włosów. No akurat mam indyjski olejek. I tu są tak, olejek jojoba, słodki migdał i makadamia. Lekka, nietusta formuła. Ja ogólnie psikałam sobie przed chwileczką na brzuch jeszcze wcześniej i na początku wydawało mi się, że nie jest tusty, ale jak więcej napsikam, to wiadomo jak olejek, no troszeczkę się tak czuć na ręcach później, jak się rozsmaruje, ale nie ma takiej tragedii jak po oliwce, więc bardzo fajne. I normalna jego cena to jest 19,99, a w Kauflandzie teraz jest za dyszkę, więc serdecznie wam polecam. Spróbujemy i będę się nawilżała tym masłem, co wcześniej wam pokazywałam i będę również stosować to, ponieważ przechodzę, przypomnij mi się i od razu sobie psikam. Wiadomo, czym więcej nawilżenia, tym lepiej, więc takim olejkiem teraz się będę psikać na zmianę z masłem z Rossmana. Dzień dobry, dzisiaj witam się z wami przy śniadanku. Ja jem sobie bułeczkę z moim ulubionym i miodem, a Ignaś ma z moim ulubionym i łososiem, więc my zabieramy się do jedzenia i widzimy się za chwileczkę. Go zobaczyć z moją mamą, bo Ignaś ma ten roczek niedługo, więc idziemy zobaczyć, czy coś jest fajnego. Muszę wam powiedzieć, że jestem mega dumna z Ignasia, ponieważ spał dzisiaj 2 godziny. Ja wypoczęłam sobie troszeczkę psychicznie, ponieważ w nocy znów była tragedia. Budził się co 3 godzinki na mleko, później nie spał troszeczkę w nocy, więc dzisiaj wypoczęłam sobie psychicznie, fizycznie również. Trochę sobie poleżałam, pooglądałam YouTube'a, a teraz sobie ogarniamy i będę wieszała pranie. Przed chwilą je poskładałam i idę po ręcznik, ponieważ ojejku. Wczoraj prałam wieczorkiem i już nie powiesiłam. A tutaj jest Ignaś. Co tutaj mamy? Książeczkę pod tytułem Na wsi, tak? Czytamy? Jakie zwierzęta tu widzisz? Czują się dobrze, bo gospodarstwa pilnuje pies, który mieszka w budzie i obserwuje podwórko. Nie czytamy? A jak robi piesek? Hał, hał. Hał, hał robi. No otwórz na jakiejś stronie, to ona przeczyta. No chodź, 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 czytamy ładnie. No to krowa jezielonko, całe lato chodzą po pastwisku, bo świeża trawa to dobry pokarm. Zabawna ta krowa jezieloną trawa daje białe mleko. Jak widzicie, Ignaś chyba dzisiaj chętny na czytanie, nie jest bardziej na oglądanie po swojemu, więc nic na siłę na razie, może wieczorem poczytamy. Ależ to miła rodzina. Mama kura nawołuje swe kurczęta. Ko, 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 znalazłam pyszne ziarenka. Ojajku, no nie chcę czytać. Sam będziesz sobie przeglądał, a jeszcze tu przeczytamy. A tata kogut pieje na całe gardło. Kukuryku.
Jeżeli jesteście w ciąży, to serdecznie, ale to serdecznie wam polecam te spodnie. Nie dosyć, że fajnie wyglądają, bo są z przetarciami, z dziurami, czyli są na czasie. Tutaj, jak możecie zobaczyć, są postrzępione, ekstra wyglądają. To jeszcze mają tą gumeczkę ciążową. Super, najlepiej to wyhaczyć jakąś może promocję. One ogólnie są za 150 zł, a ja kupiłam je za 120, bo chyba był jakiś tam minus, no nie wiem, coś tam było z tą kartą H&M-u. Więc wam mega polecam, jeżeli jesteście w ciąży, brzuszek macie spory i nie możecie się zmieścić w swoje spodenki, no to polecam H&M Mama. Ostatnio w internecie spotkałam się z takim wpisem, że jakaś pani oczywiście, jakaś matka napisała taki wpis, że dzieci, które urodziły się przez cesarskie cięcie, one nie powinny w ogóle mieć urodzin, bo one nie zostały urodzone przez matki, tylko zostały im wyciągnięte z brzucha i w ogóle co są za matki, jeżeli rodzą przez cesarskie cięcie. Ja tylko tej pani chciałabym powiedzieć, szkoda, że nie może tego usłyszeć, bo pewnie nie ogląda, że ciekawe co to będzie właśnie, co to będzie, jak ona będzie musiała drugie urodzić dziecko. Przez cesarskie cięcie, bo to różnie bywa, to nie jest jakaś tam jakiś wymysł matek, o bo ja chcę urodzić przez cesarskie cięcie, czasami są po prostu takie powody, choroba, jakieś na przykład dziecko jest za duże po prostu, żeby urodzić naturalnie, jest po prostu za ciężko, mogłoby też zagrażać to życiu matki, no pełno jest takich właśnie powodów. Więc ja tego nie rozumiem i dla mnie to jest naprawdę mega, mega chore. Jeżeli taka matka pisze coś takiego w komentarzu, to no ja współczuję po prostu jej dziecku, bo to nie może być normalna osoba. A właśnie często się teraz zdarzają też takie teksty, że w ogóle matki czepiają się drugich matek, co ty jesteś za matka, ponieważ karmisz mlekiem modyfikowanym, nie dajesz dziecku odporności, bla bla bla, wiecie co, takie duperele. Kurde, ja nie rozumiem, ja po prostu nie rozumiem takich tekstów, dlaczego inne matki zamiast siebie wspierać, to się tak, wiecie co? Nawzajem po prostu sobie coś narzucają, że nie mają racji, no wiecie o co mi chodzi, po prostu dla mnie to jest w internecie teraz takie, no chore, czasem jak się czyta, naprawdę robi się przykro, może nie tyle też przykro, co człowiek się zawodzi, że w ogóle są tacy ludzie na świecie, że potrafią takie coś napisać, takie bzdury i to dorosłe kobiety, które mają, wiecie co, po 20, 30, 40 lat, no ja tam już nie będę mówiła, ale no po prostu ręce opadają, a później mówią, że dzieci rodzą dzieci i nie są dojrzałe, że w takim wieku rodzą dzieci, a czasami są naprawdę bardziej dojrzalsze niż właśnie te starsze osoby, moim zdaniem. Nieraz tak się zdarza, nie mówię, że za każdym razem, ale akurat ta pani udowodniła, że tak jest. Kochani, oczywiście to był taki post z Facebooka, nie, że ktoś mi to napisał, tylko po prostu ja to znalazłam chyba na jakiejś grupie, czy gdzieś, ktoś tam udostępnił, no nie pamiętam. I kurczę, moja prośba jest taka, dziewczyny, nie bądźmy takie. Ja wiem, że to są fajne tylko mamuśki na moim kanale, ale gdyby tu weszła jakaś taka właśnie, co lubi się czepiać, to wyluzujmy troszeczkę. Niech każdy wychowuje dzieci jak chce, jeżeli im się krzywda nie dzieje, to wiecie co, to nie ma co reagować. Niech każdy wychowuje dzieci jak chce, to później za kilka lat się odbije po prostu u nich w życiu. Dziecko da im tak popalić, że one jeszcze zobaczą tak naprawdę. Co tam jeszcze się spotkałam? Oj, patrzę na Ignasia, czy tam grzecznie siedzi, ale widać go tutaj. Więc tak, właśnie takie wytykanie, że karmi się mlekiem modyfikowanym, że właśnie rodzi się przez cesarskie cięcie, że to, że sram to, że siam to. Ja na przykład spotkałam się z taką sytuacją na moim kanale, że dostałam kilka komentarzy, że moje dziecko cały czas siedzi w wózku, co to nie jest prawdą, bo tak jak mówiłam, no pokazuję po prostu tylko kilka minut swojego filmiku, czasami siedzi, ja nie mówię, że nie siedzi, ogląda bajki, czy je mleko, to czasami siedzi w wózku, kochani, ja też czasami muszę odpocząć, ja jestem w drugiej ciąży, ja też potrzebuję odetchnąć, zwłaszcza, że Ignaś jest strasznie i tam fotel sam się przesuwa. Nie, żartuję, tam Ignaś jest i właśnie widzicie, ile on ma siłę. I czasami ja też potrzebuję odetchnąć, on nie ma wtedy kary, on nie płacze, on siedzi w tym wózku grzecznie, on sobie ogląda, on sobie je, też sobie odpoczywa. Więc tak chciałam chwileczkę z wami o tym porozmawiać i napiszcie mi koniecznie w komentarzu, czy was też to irytuje, jeżeli mamy inne właśnie też się tak czepiają. Cały czas coś im nie pasuje, zamiast zająć się swoim życiem, swoim dzieckiem, to będą komuś wytykać po prostu, jak on rodził, jak on karmi, jak on wychowuje. Więc tak. I chyba tym akcentem chciałabym się z wami pożegnać, ponieważ i tak już dzisiaj nic nie będzie się u nas działo. Tak, Ignaś? My siedzimy, bawimy się razem, obiadek już mam zrobiony właśnie z wczoraj, został jeszcze. Na zdróweczko, kochani, chodź, pożegnasz się.
No, no tutaj zobacz. To, o, zaraz zjesz kanapeczkę, tu jego kanapeczka leży i może zgłodniał troszeczkę. No am. Am, am. Więc tak, my się z wami żegnamy. Dziękuję, że byliście z nami, że oglądaliście do końca. Buziaki, trzymajcie się do następnego filmiku. Pa!